Maile z informacją o podłożonej bombie zostały wysłane do kilkudziesięciu szkół w całej Polsce, w których odbywają się egzaminy maturalne. Takie informacje trafiły także do kołobrzeskich szkół. Policja prowadziła w tym zakresie odpowiednie działania. Policjanci w dniu dzisiejszym sprawdzają wszystkie szkoły pod kątem właśnie środków, materiałów wybuchowych. Niemniej jednak sprawą zajmuje się Centralne Biuro Śledcze Policji z uwagi na to, że na terenie całej Polski odnotowano tego typu zgłoszenia. Rekomendacja jest taka, żeby nie ewakuować szkół, żeby te egzaminy materialne, które się aktualnie odbywają, odbywały się w spokoju. My ze swojej strony sprawdzamy jednocześnie wszystkie szkoły, żeby wykluczyć, wyeliminować to zagrożenie, którego tutaj niestety można traktować jako niesmaczny żart. Ale każda taka informacja była przez policję potraktowana poważnie, a wszystkie pomieszczenia sprawdziła w szkołach jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów. Jak mówi dyrektor Stankiewicz, na zaistniałą sytuację zareagował spokojnie. Ponieważ przed upublicznieniem tej informacji byliśmy my poinformowani przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Miałem także telefon z Komendy Powiatowej Policji, czyli mogłem zadziałać tutaj spokojniej, wiedząc, że raczej jest to jakiś koszmarny dowcip, czyjś nieobliczalny krok, niż sytuacja, która faktycznie mogłaby stwarzać zagrożenie. Dlatego maturzyści nie byli informowani o całej sytuacji. Nie było takiej potrzeby, ponieważ ja byłem w szkole już przed 5 rano, kiedy odebrałem maila, który przyszedł do mnie w dniu poprzednim, czyli 6, 22:35. Sam dokonałem obchodu szkoły, zabezpieczenia sal, które zabezpieczali odpowiednimi paskami wejścia, sprawdziłem monitoring, zajrzałem do każdego pomieszczenia, do każdego kosza na śmieci, do każdej toalety i tak dalej. Stwierdziłem, że faktycznie potwierdza się opinia, że jest to koszmarny dowcip. Mimo to dzisiejsze egzaminy odbyły się bez zakłóceń. Egzaminy maturalne, pisemne i ustne w całej Polsce będą trwać do 23 maja.